Hejo, tutaj Pasztecik. Witam Was w czwartej już części przerażających detali z Wiedźmina 3. Dziś będzie to bardziej seria niefortunnych zdarzeń, jak i opowieści, niżeli czyste znajdźki z gry. Ale myślę, że nie będziecie mieć mi tego za złe, bo klimat pozostanie tak samo mroczny, niespokojny i jeżący włosy na ciele. To jest coś, czego egzystencji ani czasu występowania wyjaśnić nie potrafię, ponieważ zainstalowałam kiedyś moda, który dodaje do gry od tak usunięte teksty i przypadkiem natrafiłam na list o kanibalach w Velen. Posłuchajcie. Szefie, weź tu przyślij jeszcze paru ludzi, bo rąk do roboty zaczyna brakować. Wczoraj Dante i Marik poszli do lasu i nie wrócili. Nie wiem, dali dyla czy coś ich dopadło. Ale jeśli chociaż połowa historii, jak się słyszy o Velen, jest prawdziwa, to pewnie to drugie. Ty pewnie nie wierzysz w te opowieści, ale myśmy tu znaleźli w ognisku ludzkie kości. Rozcięte wzdłuż, żeby szpik wyjeść. Nożem rozcięte, nie pazurem. Rozumiesz? Sam sobie dośpiewaj, co to znaczy. Po mojemu powinniśmy stąd jak najszybciej spierdalać. Wiem, że czekamy na nowy statek, że szukamy cholernego skarbu, ale ja już wolę na drzwiach od stodoły pływać i biedę klepać, niż siedzieć na tych przeklętych bagnach choćby dzień dłużej. Jeśli już wspominamy o ludziach posuwających się do tej skrajności, jest zadanie, któremu przyjrzeć chciałam się szczególnie mocno w ostatnim czasie. Dosłownie coś mi podpowiadało, że ta karuzela przypuszczalnie kręci się dużo mocniej, niż możecie przewidzieć. Zadanie, w którym spotykamy małżeństwo, niezwykłe jednak, bowiem jest to para ludzi żyjących dzięki ludzkiemu mięsu. Jak twierdzą, warunki życia do tego zmusiły. Starość, słabowitość, choroba. Chciałabym w tym materiale podać we wszelką wątpliwość ich słowa. Jakby ktokolwiek z Was jeszcze jakimś cudem im wierzył. Wiemy, jaki los spotkał ostatecznie jasnowłosego niziołka. Ale jeśli nie pamiętacie, to skończył jako tatar w spiżarce tych staruszków. Założyłam sobie na wstępie w głowie dwa scenariusze. Pierwszy to ten, gdzie faktycznie staruszkowie mówią prawdę z tym, że zaatakowały go wilki, a oni znaleźli go martwego. A potem wiadomo, zjedli. Z tym, że gówno prawda. Jeśli już był martwy ileś godzin, bo obstawiam, że jak to są aż tacy starzy i słabowici, to baliby się odganiać wilków od jedzenia. To jakim cudem krwawił aż tak mocno, by zostawić za sobą takie ślady? Serce przestaje pracować, ciśnienie spada. Po kilku godzinach krew gęstnieje i spływa do najniżej położonych miejsc, tworząc tak zwane plamy opadowe. Tu już nie ma co wytryskiwać, ale jeśli nawet znaleźli go w takiej wytrzebionej formie i powiedzmy, że go za sobą ciągnęli, to ten krwawy trop wyglądałby zupełnie inaczej. Nawet gdyby go nieśli w takim stanie, to też zupełnie inaczej by wyglądało. Drugi scenariusz to ten, w którym oczywiście oni go zabili. O czym świadczy i przesądza zdecydowana większość śladów, jak nie wszystkie. Powiedzmy, że nasz niziołek zbierał sobie ziółka, a oni po prostu zaszli go od tylca i albo ogłuszyli i dopiero potem zmasakrowali na jego wozie, albo od razu przeszli do ciężkiej artylerii i zaciągnęli do domu. Jakby tego było mało, w ich spiżarni możemy znaleźć ludzkiego kościotrupa siedzącego w klatce oraz celusieńką rękę, która raczej nie należała do niziołka ze stołu. Z tą ręką to w ogóle creepy historia, bo zauważyłam ją dopiero na zdjęciu, które zrobiłam jakiś czas wcześniej. Możecie sobie wyobrazić moją minę. Poza tym, w ich domu możemy znaleźć pokój, który jest całkowicie odizolowany. To szczelnie zabite okno. Jeśli się dobrze przyjrzycie, nawet ta kratka w drzwiach jest przesłonięta deską. Czy tutaj działo się coś na miarę Jasia i Małgosi? Że tuczyli swoje ofiary przed zjedzeniem ich? Że trzymali je właśnie w tym pomieszczeniu? W samym domu interesujące są również całe stosiki książek. Regały obfitujące w rozmaite jedzonko, trunki, dziecięce zabawki nawet. Swoją drogą, te oliwki naprawdę mogłyby stać na ziemi. Mogliby ustawić ładnie te książki na tych regałach. Serce mnie boli, jak na to patrzę. A ten dywan w rogu mnie doszczętnie zniszczył. No come on, mają kilka butelek Erwelus w skrzyniach, a wciskają nam kit, że są biedni, starzy i chorzy. Tymczasem trzymają w domu dosłownie pamiątki po swoich ofiarach, okej? Okay? No i jeszcze te ślady sprzed kilku miesięcy w domu obok. Spójrzcie na ten odcisk dłoni. Jakby, halo, mroczne bractwo do was dzwoni. Wiemy o tobie, szykuj majty, już po ciebie jedziemy, zaraz zacznie się najlepsza fabuła w całej grze. Jeszcze na koniec tego wątku chciałam dorzucić zajebiste przyznanie się do winy z ich strony. Jeśli zdecydujecie się drastycznie skrócić ich życie, jak ja kocham eufemizmy na tym kanale, proszę was, przysłuchajcie się temu, co będą do was wykrzykiwać.
Zjem twoje jądra! Zeżrę ci wątroby! Potniemy cię na gulasz! A no i jeszcze coś. Ta para chorowitych staruszków jest w stanie napierdalać się z wami przez długie godziny pałami i sztachetami, żeby tylko was dostać. Ty siwy kurwiszonie! Teraz czeka nas mała podróż do Trupiej Kniei, do zamku hrabiego Romili, który byle hrabią nie był, oj nie, nie. Mianowicie, trudził się on porywaniem dzieci dla okupu. Rzemiosło przynosi mi zdecydowanie więcej zysków niż zakładałem. Z ostatnich 7 porwań aż 5 zakończyło się pełnym sukcesem. Ojcowie dwóch chłopców okazali się zbyt skąpi, by wykupić swoich synów. Widać, mają więcej potomków i transakcja im się nie kalkulowała. Uwaga na przyszłość, żądać zdecydowanie mniejszego okupu od klientów posiadających więcej niż jednego potomka płci męskiej. Wysłałem ludzi po Anastazję von Burman. Dziedzic na zamku Cycer to wielce bogaty pan, a Anastazja jest jedynaczką. Szykuje się obiecująca transakcja. Chłopcy wrócili z córką klienta jeszcze tej samej nocy. Niestety dla interesów hrabiego, jego ostatnia ofiara okazała się być niezwykła. W negatywnym tego słowa znaczeniu. Dziewczynka jest spokojna, wręcz apatyczna. Coś dziwnego dzieje się wokół zamku. Chmary kruków obsiadły drzewa okalające dziedziniec. Dziś rano przyleciało ich jeszcze więcej. Zaginęły dwie dziewki służebne. Czyżby moim chłopcom odbiło? A może to te kruki je zadziobały? Zginął jeden z moich przybocznych. Z relacji pozostałych służących wynika, że zabiły go korzenie, które wystrzeliły prosto z ziemi. Moi ludzie są przerażeni. Wokół posiadłości dzień i noc wyją wilki. Franz, dowódca oddziału, który porwał Anastazję, powiesił się. To na pewno czarna magia. Muszę poszukać jakichś wskazówek w zamkowej bibliotece. Jak się pewnie już domyśliliście, zły los wreszcie dopadł w swe szpony hrabiego, bowiem podesłał mu dziewczynkę naznaczoną przez Leszego. Z tego powodu potwór upodobał sobie właśnie ten zamek do terroryzowania. Niestety, ten sam zły los nie oszczędził w swoich planach Anastazji, której ciało możemy znaleźć na jej łóżku, wśród szczątek innych porwanych dzieci. Zadusiłem ją we śnie, nawet nie pisnęła. Teraz mogę w końcu opuścić mury zamku. Dzięki niech będą bogom. Monstrum odeszło w niebyt razem z przeklętym dzieciakiem. Cała ta akcja to był koszmarny błąd. Dobrze, że oszczędności z poprzednich operacji bezpiecznie przetrwały w zamkowym skarbczyku. Muszę zwerbować jakiegoś maga, by uniknąć takich wypadków w przyszłości. Leszy jednak nie miał najmniejszego zamiaru, by się stamtąd wynosić. Bawił się w najlepsze, wypleniając wszystko, co żywe stanęło na jego drodze. Pomyślałem, że bardzo dobrym pomysłem będzie zgromadzenie wszystkich notatek, jakie pozostawili po sobie mieszkańcy świata zniszczonego przez białe zimno. Świata, do którego trafiamy w trakcie naszej wędrówki z Avallachem. Ostatecznie są aż 4. Zaczniemy od notatki podróżnika. Najgorsza jest ta wszechogarniająca cisza. Wydaje się, że nigdzie nie ma żywego ducha, tylko śnieg. Śnieg, wszędzie śnieg, aż po horyzont. Ale czasem znajdujemy jeszcze w domach żywych ludzi. Wszyscy są głodni i przemarznięci, ale nikt nie odmawia pomocy. Pozwalają nam się trochę ogrzać przy ogniu i zregenerować siły. A potem ruszamy dalej, ku latarni. Ludzie mówią, że tam jeszcze są zapasy żywności. I tak naprawdę im dalej w te śnieżyce się poruszamy, tym bardziej dobijające są te listy. I wygląda na to, że w takiej kolejności, jakie czytamy, w takiej ci ludzie ginęli, zamarzali. Nie wiem już co robić, żywność się skończyła, została nam tylko cebula. Tydzień już nie jemy nic innego, dzieci dawniej nie lubiły, a teraz ścinają, aż im się uszy trzęsą. Ale cebula też szybko się kończy. Brakuje wody i opału, a śnieg nie przestaje padać. Jeszcze jakiś czas temu ludzie burmistrza chodzili po domach i przynosili każdemu skromne racje i trochę drewna z miejskich zapasów z magazynów latarni. Ale od kilku dni nikt nie przyszedł. Nic dziwnego, okna są już zasypane do połowy. Kto by się przedarł przez takie śniegi? Boję się, tak strasznie się boję, że tej zimy nie przetrwamy. W kolejnym domu znajdujemy pamiętnik Erwyla. 30 dzień Birke. Zwykle o tej porze kwitły już kwiaty, a teraz wszystko leży pod śniegiem. Wiosna wyraźnie spóźnia się tego roku. Ceny żywności pewnie skoczą. 12 dzień Blate. Jest coraz zimniej. Śnieg sypie nieprzerwanie od 37 dni. Ludzie już nawet przestali odśnieżać. W mieście nie widać ulic, są tylko tunele wykopane w śniegu. 21 dzień Fen.
Śnieg nie przestaje padać. Kończą nam się zapasy. Póki mamy opał, możemy się ogrzać i stopić trochę śniegu, żeby zaspokoić pragnienie. Żyjemy. Nie wiem, co będzie, jak drewno się skończy. Ostatni tekst znajdą już tylko ci, którzy w pierwszej kolejności pobiegli skryć się do latarni, a nie pod nią. Dziennik sekretarza miejskiego. 27 dzień blate. Próbowaliśmy już wszystkiego. Rytuały magiczne nie działają. Bogowie nie dają się przebłagać żadnymi ofiarami. Nie pomagają też metody naukowe. Wszystko na nic. Chłód jest coraz bardziej przejmujący, a śnieg sypie bez przerwy. Nie wiemy już, co robić. 17 dzień Fen. Na prośbę burmistrza zwróciłem się do czarodziejów z pytaniem, jak zatrzymać zmiany klimatyczne. Niestety oni też są bezsilni. Twierdzą, że mróz jest wynikiem otwarcia jakiegoś przejścia między światami, choć nie wiem, czy dobrze ich zrozumiałem. Tak czy siak, śnieżyce nie ustają. 35 dzień Fen. Jest coraz gorzej. Burmistrz zarządził, żeby sprowadzić kogo się da do magazynu w latarni z ciepłymi ubraniami, zapasami, opałem. Liczy się, że razem będzie wszystkim łatwiej przetrwać. Ludzie biorą ze sobą nawet meble, jeśli da się je porąbać i spalić. Przy takiej pogodzie zwykłe ciepło ogniska jest słodsze niż miód. 6 dzień Lammas. Większość ludzi w mieście nie żyje. Do tych, którzy być może przetrwali, i tak nie da się dotrzeć. Wszystko jest zasypane po dachy. Kończy nam się opał i jedzenie. Czuję, że już długo nie pociągniemy. Żeby mój film nie kończył się aż tak gorzko i przygnębiająco, postanowiłam przyjrzeć się paru upiorom. W głównej mierze tym z przywiązanymi do pleców nagrobkami. Wiecie, co to oznacza, oj wiecie. A właściwie zaraz się dowiecie, jeśli ma być dosłowna. Przyjrzałam się napisowi, jaki występuje na tej płycie nagrobnej. I jeśli chcecie, możecie literować ze mną. BOHATEROWPRADEM. Bohaterów prądem. Dziwne, do tej pory słyszałam tylko o rażeniu prądem starych bohaterów.